Mój na imię Wiesiek. Ja to powiem tak tutaj, bo Rafała znam wiele lat, on mi kiedyś, kilkanaście lat temu mi to mówił o tym, na Sylwestrze, po Sylwestrze, i mówił o tym programie, a to ja mówię, daj se spokój człowieku. Później tam Darek tutaj jest, widzę, też jest. I słuchajcie, no ja jestem tu chyba najdłużej z was wszystkich w tej wspólnocie i wam powiem takie jedną rzecz, że najgorsze to jest to, kiedy ktoś uważa, że zna patent na niepicie, nie? Rób tak, tak, tak i będzie nic, tak. To weź się napij i rób tak przez miesiąc i zobaczymy, czy wytrzymasz, czy ci to pomoże ta twoja metoda, nie? Zrób tak. Jesteś pewien, tak jak w kryminale było, przybij sobie jajce do taboretu, tak? Pokaż klasę, napierdziel się i przyjdź za miesiąc i zobaczymy, czy to działa. Nie? Ale ja zobaczyłem jedno, nie? Że przerobiłem tych wszystkich naukowców i tak dalej. Ja sam też byłem naukowcem, wykładowcą. I zobaczyłem, że ani terapia, której niestety kilka razy zapiłem. Po jednej zapiłem gdzieś po 15 latach prawie, że dopiero. I po robieniu programu 2 lata. Ja wam powiem, ja jestem teraz w takiej sytuacji, że nie znam innej metody. Ja minąłem te bramy piekieł, nie? Czyli, że ani z piciem mi nie jest dobrze. Nie jest mi absolutnie dobrze. Już przerobiłem to. Ani z niepiciem. Nie? I tak jak dzisiaj sobie takie nagrałem motto na YouTube'a. Nie jest zbyt rewelacyjnie, ale jeśli się napije albo naćpa, to może być naprawdę tragicznie. I ja jestem tego dowodem. Nie? Ja nie potrafię funkcjonować po prostu, jeśli się napiję. Nie jestem ani ten VIP, jakiś wysoko funkcjonujący, nisko funkcjonujący. Ale po prostu jak się napiję, to mogę pić. I nic mnie więcej nie interesuje. Tylko interesuje mnie, jak zdobyć dalej alkohol, czy tam pieniądze na ten alkohol. I okazało się, że nie wiem, jak to działa, ale tam w kwietniu minie 5 lat. Wiem, że to jest wcale niewiele, bo tu są ludzie, którzy niektórzy samobójstwo popełnili po takim czasie, a niektórzy pozapijali i ich więcej nie widziałem. Ale dla mnie cudem okazuje się każdy dzień. Każdy dzień, kiedy nie piję, to jest dla mnie zwycięstwo nad sobą samym. Nie? Ja zobaczyłem, że mój umysł, jako umysł alkoholika, produkuje negatyw. Nie? Że muszę walczyć z tymi swoimi myślami. Że tak jak tutaj kolega powiedział, moim największym zagrożeniem jest są moje myśli po prostu, nie? I żeby to się zmieniło na pozytywne, ja muszę zrobić wszystko, nie? A te wszystko to okazuje się nieraz jest bardzo niewiele, nie? Bo to jest tak naprawdę nieraz godzina, nieraz dwie, no nieraz trzy, cztery. Ale w porównaniu z tym, że ja potrafiłem przez 12 godzin żyć tylko piciem, to jest naprawdę niewiele. I okazuje się, tak jak wczoraj, miałem taki przykład, że mogę być po prostu z siebie zadowolony. Tak naprawdę nie robiąc nic, tylko robiąc program i pomagając innym, ja mogę czuć się zadowolony. A kiedyś tu myślałem, że to trzeba właśnie jakichś pieniędzy, jakichś samochodów, jakichś zaszczytów, osiągnięć i tak dalej. A tu okazuje się, że uratować jedną osobę, a
jakoś pomogłem paru osobom się uratować i nagle zacząłem czuć coś takiego jak satysfakcja, słuchajcie. Satysfakcję czułem, jak pojechałem gdzieś za granicę albo coś tam, jakąś kobietą byłem, czy tam jakimś samochodem jechałem. A teraz zobaczyłem, że zaczynam odczuwać satysfakcję, że Bóg posłużył się mną, żebym pomógł komuś w tym samym, w czym mnie ktoś pomógł. Dziękuję bardzo.